przejmujesz stery? No ja nie potrafię. Wykonuję tylko to, czego mnie nauczyła Marzena i głównie strzyżenia męskie, bo w sumie na damskie mało chętnych było i dlatego ja się nie chcę podejmować czegoś, co bym mogła totalnie spieprzyć i skrzywdzić klientkę. Gratuluję ci odwagi, że potrafisz o tym powiedzieć. Decyzja. Co robimy? Bo nie zobaczymy... Ale tutaj nie ma co, Tomek, patrzeć. No tutaj nie ma. To jest pierwsze miejsce, przepraszam, ale to jest pierwsze miejsce. I powtórzę to, że myślałem, że mnie nic nie zaskoczy. To jest pierwsze miejsce, w którym nie zobaczymy waszego warsztatu. Tobie bardzo dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy pani bardzo. I jutro zajmiemy się wspólnie twoimi włosami, dobrze? Bardzo dziękuję. No powiem wam... Daj mi okulary, bo ja z wrażenia zapomniałem. Nie wiem... Co mam powiedzieć? Słowo się rzekło, postawiłaś wszystko na jedną kartę. Moim zdaniem jest to szalony pomysł, ale skoro on się wydarzył i skoro jest sytuacja, że jesteś jedyną osobą utrzymującą rodzinę, dokonamy wszelkich starań, żeby ten salon był salonem i żebyście wy mieli odpowiednią wiedzę. A ja chcę zobaczyć jutro, i to jest zadanie ode mnie, w jaki sposób wy pracujecie na męskim fryzjerstwie. I od tego zaczniemy jutrzejszy dzień. Bardzo wam dziękujemy i pamiętajcie o rachunku sumienia zawodowego dzisiaj, tak? Dziękujemy wam. Do zobaczenia, do jutra. I co? Mówiłeś, że już wszystko widziałeś. No, takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy. Rzeczywistość zaskakuje. Wiesz, co najgorsze jest to, że oni sobie nie naprawdę chyba nie zdawali z tego sprawy, co oni robią. No musimy dołożyć wszelkich starań, żeby ten salon stanął na nogi.